Dobry wieczór, dzień dobry Państwu. Dołączam się do wymachów, kręcąc czterema skrzydłami nad zieloną trawką. Nazywam się Tron Johnson i w imieniu ich, swoim oraz patrona tego odcinka, najlepszego koszykarza w historii wszechświata, Michaela Jordana, witam Was w 23. odcinku programu podróżniczo-obyczajowo-zrywkowego Gdzie bądź? Udało nam się dotrzeć na koniec świata, który z ogromną przyjemnością Wam przybliżymy. Dobra, zaczynamy. O, 50 groszy! Cześć! Ci, którzy dokładnie oglądali ostatni odcinek lub śledzą resztę naszych mediów społecznościowych, wiedzą, że znajdujemy się na Vanuatu. Ludzie piszą do mnie: Vanuat? Nawet nie wiedziałem o istnieniu takiej wyspy. A co jeśli odpowiem Wam, że to 83 wyspy, dawne kondominium brytyjsko-francuskie, znane onegdaj jako Nowe Hybrydy, a od 1980 roku tworzące niepodległe państwo. To pierwszy z kilku faktów, które chciałbym Wam przekazać na temat tego raju. Na południowym Pacyfiku następuje demonstracyjne przekręcenie czapki w celu prezentacji nieoficjalnego hasła Vanuatu. Suche fakty! Na Vanuatu funkcjonuje kilkaset różnych języków plemiennych i jeden oficjalny, nazywa się Bislama. I w tym urzędowym języku nazwę kraju możemy sobie wolno przetłumaczyć na nasz dom na zawsze. Zamieszkuje go niewiele ponad ćwierć miliona ludzi, których nazwiemy Ni Vanuatu, w skrócie Niwan. Prawie 100% z nich to Melanezyjczycy. Jesteśmy tutaj w połowie marca, pod koniec pory deszczowej, która trwa do końca kwietnia. Postanowiliśmy pokazać Wam, jak wygląda nasza podróż. Dzień po dniu! Właśnie wylądowaliśmy na Espiritu Santo, lotnisko w Luganville. W drugim największym mieście Vanuatu wygląda tak. Hello! Z lotniska odebrał nas kierowca ośrodkowy, chociaż nie potwierdzaliśmy tego transportu przez mailowo. Uż, ty jaki potwór. Odebrał nas z lotniska, pojechaliśmy po jego kuzyna, później na targ, później na stację benzynową do kantoru, po mięso, odebrać brata, zawieźliśmy brata z kolegami. Zawieźliśmy mięso, odebraliśmy syna ze szpitala i przyjechaliśmy do naszego ośrodka, jak już było ciemno. W ośrodku poza nami jest jeszcze jedna osoba i jesteśmy jedynymi gośćmi od 2 tygodni. Ośrodek widzieliśmy tylko po ciemku, więc jutro rano okaże się tak naprawdę, gdzie jesteśmy. Tak wygląda nasze pierwsze spanko na Santo. Łazieneczka. Prysznic. I pokój dzielny, sypialnia. Dzisiaj sobie troszeczkę posnurkowaliśmy, a teraz będziemy jedli lunch. Kupiliśmy wczoraj taką świeżą bułeczkę. Wydaje się bardzo fajna, taka mięciutka. Dobrze pachnie. Dlatego kupiliśmy, uwaga, ciekawe czy ktoś by zgadł, już rozkroiłam, ale ciekawe czy ktoś by zgadł to. U nas wygląda to nieco inaczej, a tu proszę. Awokado. Pyszniutkie, pachnące. Będzie pysznie.
Poza tym kupiliśmy jeszcze parę innych fajnych rzeczy. Banany. Podobno im brzydsze, tym lepsze. Już się o tym przekonaliśmy w Azji. W Polsce by nie przeszły. Na pewno nie. Pistaszki raz. Kupiliśmy też torebeczkę świeżej marakuji. O proszę, tak wygląda. Tam za 100 watów, czyli jakiegoś dolara mniej więcej. O, papaja jeszcze z ceną. 40. Naprawdę grosze, jak za świeże warzywa i owoce. I to proszę, to wcale nie jest limonka, nie jest to też grejpfrut. Mandarynki. Manda. Także fajne, świeże zakupki. No i robimy. A nożek z samolotu. Problem z plażami na Santo jest taki, że ten piasek jest dużo miętszy niż ten, który znamy. I ma się wrażenie, że chodzi się po takim waniliowym musie. Znajdujemy się na wschodzie wyspy Santo przy Hok Haba Blucho. Jest to jeden z wielu tego rodzaju słodkowodnych akwenów na archipelagu Vanuatu. Ta woda spadła kiedyś jako deszczówka na zachodzie kraju, na wulkaniczne skały, później spłynęła do podziemnych jaskiń i wybiła w tym miejscu, dzięki czemu podobno jest raczej orzeźwiającej temperatury. Kto zgadnie, co znajduje się w tej skrzyni, wygrywa wycieczkę do Przasnysza. Uwaga, podpowiedź. Element animalny. Największy na świecie lądowy stawonog. Krab palmowy, znany również jako krab rozbójnik czy rabuś kokosowy. Swoje nazwy zawdzięcza mocnym szczypcom potrafiącym rozłupać kokos, aby dostać się do jadalnego wnętrza oraz zamiłowaniu do artykułów błyszczących. Znane są przypadki krabów palmowych wyprowadzających z domów sztućce, garnki czy patelnie. Gatunek jest globalnie chroniony, ale niestety w wielu miejscach na Vanuatu można go zjeść na lunch. Nasz egzemplarz poczeka na swojego oprawcę w celi. I po co ci była ta patelnia? Kochani, witam po przerwie i zapytuję. Jaki jest ulubiony alkoholowy napój dronów? Wino drona. Wino drona. Drona, 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 drona. Wierzę, że w życiu chodzi o spełnianie marzeń. Nawet jeśli ma to oznaczać najmniej heteroseksualne doświadczenie w twoim życiu. Dlatego dzisiaj będziemy jeździli konno. Koń! Znajdujemy się właśnie na Million Dollar Point.
Nazwa tego miejsca wzięła się od sprzętu, który zatopili tu Amerykanie zaraz po wojnie. Ponoć jego wartość określa się właśnie na $1,000,000. Miejsce jest teraz idealne dla osób snurkujących czy nurkujących, bo można tu zobaczyć wraki i mnóstwo kolorowych rybek dookoła nich. Nasz ostatni dzień na Santo postanowiliśmy wykorzystać na wycieczkę. Główna atrakcja turystyczna wyspy, czyli jaskinia tysiąclecia, Millennium Cave. Przed wejściem rytualne namaszczenie przez melanezyjskiego doppelgängera LeBrona Jamesa. Kolejno symbole nietoperza, wodospadu, skał, rzeki oraz drogi. Wczoraj wróciliśmy z jaskini i pomyśleliśmy sobie, że fajnie byłoby spędzić na Santo jeszcze jeden dzień. Więc w sobotni wieczór zadzwoniliśmy do biura lokalnych linii lotniczych na lotnisku w Luganville i pani bez mrugnięcia słuchawką przebukowała wszystkie nasze loty domowe o jeden dzień. Więc jesteśmy na Espiritu Santo i utknęliśmy na ryneczku, bo od rana leje deszcz. Także korzystając z okazji, chcieliśmy wam pokazać, złożyć zaległe życzenia z okazji Dnia Kobiet i pokazać, jak wygląda prawdziwy fistaszek. Więc czekaj, jak to... Masz jakiegoś fajnego? Jakiegoś ładnego? O! A tak. Fistaszek jest różowy. Jest różowy, wcale nie jest brązowy. I w środku też wcale nie jest żółty, jest taki białawy. A jest smaku zupełnie inny. Smaku, jaki jest smaku? Bardziej taki ciepkawszy? No i bardziej miękki. Aha. No tak. Jest świetny. Słuchajcie, tak wyglądał nasz pierwszy tydzień na Vanuatu. Dajcie znać, jak wam się podobał ten filmik. Oczywiście zapraszamy do subskrypcji, udostępniania. Jak będzie 300 tysięcy łapek w górę, to nagramy następny odcinek, a jak nie będzie, to i tak będzie w przyszły poniedziałek.